Cześć, witajcie na kanale Szydełkowanie i Dzianina z Weroniką Huk. I ten filmik to jest druga część skróconych rządków, szydełkowania ze skróconymi rządkami. Tutaj nam się zmienia kolor, na początku był trawiasty zielony, teraz wchodzi trochę ciemniejszy zielony. I w pierwszym filmiku powstał taki trójkąt. I teraz robimy również trójkąt, ale odwrócony w drugą stronę. I zaraz zobaczymy w tym filmiku właśnie, jak coś takiego zrobić. Tutaj rządki będą wydłużające się. W pierwszym filmiku to były skracające się rządki, a w tym filmiku będą wydłużające się, czyli za każdym razem troszeczkę dłuższe. I bierzemy trzy oczka łańcuszkowe na wysokość, a potem robimy zwykłe oczko i jedno oczko łańcuszkowe, potem przeskakujemy o jedno oczko i ten sam pakiet robimy w kolejnym oczku. To samo zestawienie, czyli mamy zwykłe oczko i jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu, przeskakujemy nad jednym oczkiem i wbijamy się co drugie, robiąc właśnie taką kombinację, zwykłe oczko i oczko łańcuszkowe w powietrzu. I tak cały czas robimy, aż dojdziemy do zmiany koloru. Tutaj zmiana koloru już niebawem, za parę oczek i zobaczycie, że kolor się zmienia. O, właśnie w tym miejscu mamy ciemnozielony. I teraz będą wydłużające się rządki, wtedy były skracające się, teraz będą wydłużające się rządki. I trzy oczka łańcuszkowe na wysokość. I w pierwszym oczku wbijamy szydełko i robimy cały czas tą samą kombinację, czyli jedno oczko zwykłe i jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu. I teraz tutaj zakończamy jednym zwykłym oczkiem, przeciągając pętelkę przez pętelkę. I teraz zaczyna się rządek numer 2. Tutaj ten ciemnozielony będzie powoli wchodził. Pierwszy nasz rządek ma 4 miejsca wbicia i wracamy. Wracamy robiąc jedno zwykłe oczko, jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu. Drugie takie samo. Trzecie. Czwarte. I na końcu robimy zwykłe oczko i łańcuszek z 3 oczek w powietrzu. Rządek numer 3. Wbijamy się zaraz właśnie przy tym łańcuszku i robimy te same oczka, wbijając się co drugie oczko. 3, 4. I tutaj wbijamy się na samym spodzie trójkącika. Jedno zwykłe oczko. I jedno oczko łańcuszkowe. I dodatkowo robimy tutaj
parę kolejnych miejsc bicia. Czyli za każdym razem robimy 4 dodatkowe miejsca wbicia i wracamy. I piąty rządek będzie dłuższy od czwartego o 4 miejsca wbicia. Nie mówię oczka, bo to nie są do końca oczka, tylko miejsca wbicia. I 3 oczka łańcuszkowe na wysokość i wracamy, znaczy właściwie to nie wracamy, tylko to jest tą dobrą stronę. I tutaj robimy oczko łańcuszkowe, a zwykłe oczko i oczko łańcuszkowe. Następnie zwykłe oczko i oczko łańcuszkowe, 2 oczka dalej. I tutaj jest podstawa trójkąta. Robimy zwykłe oczko łańcuszkowe i raz, dwa, trzy i 4 dodatkowe miejsca wbicia. Tutaj na samym końcu przeciągamy jedną pętelkę przez drugą, odwracamy robótkę i wracamy do początku rządku. I robimy dokładnie takie same oczka, czyli jedno zwykłe oczko i na nim oczko łańcuszkowe. Siódmy rządek znowu będzie dłuższy o 4 miejsca wbicia. Zaczynamy znowu 3 oczkami łańcuszkowymi. Wbijamy się zaraz za 3 oczkami łańcuszkowymi i robimy jedno oczko zwykłe i na nim jedno oczko łańcuszkowe. I potem w co drugim oczku ta sama kombinacja będzie się powtarzała. Oczywiście można sobie te oczka liczyć, ale też można zapamiętać, że każdy rządek jest dłuższy o 4 miejsca wbicia. Tutaj wbijamy się u samej podstawy trójkąta i jeszcze 4 razy. Raz, dwa, trzy. I 4. Tutaj zakończamy, przeciągając jedną pętelkę przez drugą. Wbijamy się w pierwszą dużą dziurkę pomiędzy miejscami wbicia. I wracamy zwykłą kombinacją. Jedno oczko zwykłe i jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu.
I jesteśmy z powrotem na samym początku rządku i zaczyna się rządek dziewiąty. I znowu zaczynamy od łańcuszka złożonego z trzech oczek, wbijamy się zaraz pod łańcuszkiem i kontynuujemy kombinację. Znowu będą cztery miejsca wbicia więcej w tym rządku. Można sobie liczyć oczka, to jest czwarte oczko w tym rządku, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste, czternaste, piętnaste, szesnaste. Siedemnaste jest w zielonym oczku u podstawy trójkąta. Jeszcze oczko łańcuszkowe i teraz mamy cztery miejsca wbicia. Ostatnie to jest, są dwie pętelki i przyciągamy jedną przez drugą. 3, 4 i tutaj właśnie są dwie pętelki. I wracamy, to jest rządek 10. Wracamy do początku. I wbijamy się pomiędzy dwoma miejscami wbicia ze wcześniejszego rządku i robimy to co wcześniej, czyli jedno zwykłe oczko i jedno oczko łańcuszkowe, jak gdyby w to drugim oczku. Tutaj też sobie można liczyć oczka, ja akurat nie liczyłam, albo miejsca wbicia nie liczyłam, więc nie powiem wam, które to jest. I 11, 3 oczka na wysokość, 11. I w tym rządku również mamy 4 więcej miejsca wbicia. Tak, aż do końca tej zielonej robótki poniżej. I tutaj wbijamy się u podstawy trójkąta w zielone oczko i teraz cztery dodatkowe miejsca wbicia, to jest pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Czwarte to jest pętelka przez pętelkę, jedna pętelka i przeciągamy. I do końca zostały nam jeszcze cztery miejsca wbicia, czyli jesteśmy praktycznie niedaleko końca zielonego paska.
to się wydarzy za dwa rządki. To jest rządek 11. Kiedy odwrócimy, to będzie rządek 12. I wracamy tak jak zwykle. Wbijamy się tutaj w pierwsze miejsce widza i przeciągamy oczko. Zwykłe oczko i oczko łańcuszkowe. Jak już wcześniej mówiłam, można sobie liczyć dla zabicia czasu. Mi się nie do końca chce, wiadomo, że tutaj bez problemu dojedziemy do końca. Ten koniec też tu przecież widać. Tu się nic nie zmienia, cały czas robimy te same oczka. I 13 rządek. 13 rządek to jest ten właśnie, gdzie dojdziemy do końca robótki. I mamy trzy oczka łańcuszkowe na wysokość. I robimy pierwszą kombinację, zwykłe oczko i oczko łańcuszkowe. To jest 2. Teraz policzymy. 3, 4, 5, 6. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 jest w zielonym oczku i jeszcze powinny być 4. Raz, 2, 3 i na samym końcu pętelka w pętelkę. Jedna pętelka i przez drugą. Czyli najpierw mamy 2 na szydełku, przeciągamy jedną przez drugą. Teraz nabieramy 3 oczka łańcuszkowe na wysokość, trochę inaczej niż zazwyczaj. I zaczynamy 14 rządek. Odwracamy robótkę. Wbijamy się zaraz za trzema oczkami łańcuszkowymi. Robimy zwykłe oczko. I jedno oczko łańcuszkowe. I kontynuujemy ten wzorek aż do początku tego rządku.
I tutaj dojeżdżamy do samego końca dokładnie tym samym wzorkiem, tym samym ściegiem, co cały czas, więc nie ma żadnej filozofii. Oczywiście kto chce, może sobie liczyć, ale nie mam do tego cierpliwości. I ostatnie oczko. Tutaj robimy zwykłe oczko i mamy dwa paski, dwa trójkąciki. Jeden jest zielony, drugi jest trochę mniejszy, trochę węższy. Też zielony, ale ciemnozielony. Tym razem nie trawiasto zielony, tylko ciemnozielony. I możemy sobie zmierzyć. To jest około 17 cm. Z jednej i z drugiej strony, czyli powstał prostokąt złożony z dwóch trójkątów. Oczywiście tutaj będziemy dalej w ten sposób robić, aż się skończy kolor, kiedy zacznie wchodzić jasnozielony w kolor. Właśnie po jakimś czasie mamy ten trójkąt dużo większy. Już nie przypomina tak bardzo trójkąta. Jest praktycznie tych samych rozmiarów co zielony. I wchodzi jasnozielony, trawiasty kolor, ten, który był na samym początku. I tutaj znowu będą skrócone rządki, żeby utrzymać ten wzorek. Czyli przy ciemnozielonym rządki są coraz dłuższe o 4 miejsca wbicia, przy zielonym rządki są krótsze o 4 miejsca wbicia. Jak widzicie, bardzo prosta sprawa, można z tego dosyć szeroki szal zrobić, ewentualnie coś innego, może jakiś obrus albo kocyk. Jeśli chodzi o ten wzorek, to by było na tyle. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!